Znajdźmy prostą, prostopadłą do prostej y równa się 1 druga x, przechodzącą przez punkt O równy 0, 0. Ponieważ przechodzi ona przez punkt O równy 0, 0, jej równaniem jest y równa się ax. Na prostej y równa się 1 druga x leży punkt 0, 0. Jeśli x jest równe 0, to y również jest równe 0. Na tej prostej leży również punkt M równy 1, 1 druga. Jeśli x jest równy 1, to y jest równy 1 druga razy 1, czyli 1 druga. Oznaczmy sobie teraz jako R punkt 1, 0. Na prostej y równa się ax, która jest prostopadła do prostej y równa się 1 druga x, leży punkt K równy 1a. Jeśli x jest równy 1, to y jest równy a razy 1, czyli a. Kąt ORM jest prosty, a zatem OR kwadrat plus RM kwadrat jest równe OM kwadrat, czyli 1 do kwadratu dodać 1 druga do kwadratu. A teraz zastosujmy twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta ORK, czyli OR kwadrat plus RK kwadrat równa się OK kwadrat, czyli 1 do kwadratu dodać A kwadrat. Odległość między punktami M i K jest równa wartości bezwzględnej różnicy 1 druga minus A, ponieważ MK to pionowy odcinek, który rozpoczyna się w punkcie A i kończy się w punkcie 1 druga. Jest to wartość bezwzględna, ponieważ punkt 1A mógłby leżeć nad punktem 1, 1 druga. Kąt KOM jest kątem prostym, a zatem KO kwadrat dodać OM kwadrat jest równe KM kwadrat. A zatem 1 dodać A kwadrat dodać 1 dodać 1 druga do kwadratu równa się 1 druga minus A do kwadratu. Kąt MOK jest prosty, gdy 1 dodać a kwadrat dodać 1 dodać 1 druga do kwadratu równa się 1 druga do kwadratu minus 2 razy 1 druga razy a dodać a kwadrat. Po uproszczeniu otrzymujemy zatem 2 równa się minus 2 razy 1 druga razy a, co daje nam 2 równa się minus a. Następnie mnożymy tę równość stronami przez minus 1 i otrzymujemy a równa się minus 2. W tym rozumowaniu dochodzimy do wniosku, że współczynnik kierunkowy 1 druga można zastąpić przez dowolną liczbę, na przykład c. A to z kolei prowadzi nas do wniosku, że prosta y równa się ax i prosta y równa się cx są prostopadłe wtedy, gdy 1 równa się minus c razy a. www.interklasa.pl. Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.